Czy przepowiednia na temat potężnego wybuchu na Bliskim Wschodzie, potwornego nawet mówił Jasnowic Jackowski, prawie że zrealizowała się w naszych oczach, czy dopiero będzie mieć miejsce ona, dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, no właśnie, zrealizowanej, czy też nie? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę krzywd dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji, przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącej Bliskiego Wschodu. No i pytanie jest też takie czy przepowiednia w tym przypadku nie została zrealizowana. Tak, albo sam fakt, że wystąpiło takie prawdopodobieństwo, można uznać, że przepowiednia to została zrealizowana. Dlaczego? Ponieważ Jasnowic Jackowski mówił o tym, że będzie mieć miejsce potworny wybuch na Bliskim Wschodzie. Tak no wiemy, że ma miejsce wojna Izrael, kontra, praktycznie tutaj Palestyna, tak, kontra Hamas, kto wie, czy ten konflikt nie rozszerzy się też na kolejne państwa, tak, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Natomiast tutaj Jasnowic Jackowski wrócił właśnie ostatnio do swojej wizji przepowiedni, no i odwołał się praktycznie do słów jednego tam z polityków czy też ministrów będących w rządzie Izraela, który powiedział publicznie w ten sposób, że Izrael jest w stanie zrzucić bombę atomową na Strefę Gazy. Że Izrael jest w stanie zrzucić bombę atomową na strefę gazy. No ja muszę powiedzieć, wstrząsające słowa. To jest coś przerażającego, po prostu, tak. No dzisiaj użycie bomby atomowej w jakimkolwiek miejscu na świecie, no to są po prostu konsekwencje straszne, tak. Ja jestem za pokojem na świecie tutaj tak za tolerancją, równością, poszanowaniem. Natomiast no oczywiście Izrael od razu powiedział, po prostu odsunął tego po prostu polityka, tak tam jeśli chodzi o rząd i tak dalej, tak, Izrael po prostu, jakby władze Izraela odcięły się praktycznie jakby od tej wypowiedzi i tak by tego nie komentowały, tylko ten polityk aby został schowany w cień. Natomiast no, sam fakt wypowiedzenia takich słów, no, jest to przerażające, tak, jest to po prostu dzisiaj przerażające, tak, widzimy co się dzieje, jeśli chodzi o strefę gazy, a tutaj jeszcze użycie bomby atomowej i to, te słowa miały paść ze strony praktycznie tam ministra, tak, no, a więc, czy jakiegoś ważnego polityka, jeśli chodzi o Izrael, tak, a więc no nie jakieś tam osoby, tak, postronnej, tylko rzeczywiście wysokiego rangą polityka, czy też ministra, no jest to przerażające, tak, jest to po prostu przerażające. I tutaj jasna Zdiacki mówi w ten sposób: czy nie zrealizowała się w tym przypadku przepowiednia na temat potwornego wybuchu na Bliskim Wschodzie? Oczywiście do tego wybuchu nie doszło. No i dzięki Bogu, tak, no bo takie po prostu tutaj sytuacja, żeby ta bomba została uży użyta, no byłyby to straszne konsekwencje, tak, i zarówno dla ludności, która, która mieszka, się chodzi o strefę gazy, też i dla Izraela, tak, no Izrael mógłby się spotkać po prostu z kontrodpowiedzią, tak, to na, na Izrael też mogłaby spać po prostu bomba atomowa, która mogłaby zostać wyszczelona przez jakieś państwa, na przykład arabskie, tak. No muszę powiedzieć, no tutaj w ogóle ta wojna to jest straszna, przerażająca, ale tutaj w ogóle ogłoszenie tego, tak, czy taka, taka informacja przez tego polityka, że Izrael jest w stanie zrzucić bombę atomową na strefę gazy. No muszę powiedzieć, to są straszne tak naprawdę słowa. E, tak. E, tym bardziej, że przecież po prostu tak? tutaj, gdyby taka sytuacja miała miejsce, no to nie jest powiedziane po prostu tak, że Izrael pozostałby bez odpowiedzi. To na przykład Iran, Iran, Iran mógłby zrzucić bombę atomową na Izrael, tak? Czy nawet mógłby po prostu dokonać takiej próby? Zresztą Iran po prostu odgrażał się wielokrotnie. Pamiętam te, te wypowiedzi przywódców, Ira, Iranu, przywódców Iranu, którzy mówili, że oni są w stanie praktycznie znieść z powierzchni mapy, sprzątnąć praktycznie z mapy Izrael w ciągu kilku chwil. Tak? Natomiast no, pamiętajmy, no, dzisiaj po prostu te sojusze, tak, e, poparcia polityczne, tak i militarne, to nie jest tak, że jedno państwo użyje bomby atomowej przeciwko drugiemu e, i to państwo zwycięży, tak, no, bo to państwo spotka się z, od, z odpowiedzią, tak. Jeżeli Izrael, na Izrael bezpadła bomba atomowa to Stany Zjednoczone pomszczą e, Izrael, tak? Jeżeli Izrael użyje bomby atomowej, jeśli chodzi o bliski Sud, no to jakieś inne państwa arabskie pomszczą ten kraj, na który została zrzucona bomba atomowa, tak? E, więc e, i dokonają na przykład ataku, jeśli chodzi o Izrael, no, muszę powiedzieć, że straszne słowa e, tutaj, tak? I no i wtedy rzeczywiście, gdyby taka sytuacja miała miejsce, mielibyśmy do czynienia z potwornym potwornym wybuchem, tak? Chociaż pytanie jest takie, no bo tutaj bo ktoś powie, no tak, ale to się nie zrealizowało, nie zawsze przepowiednia musi się zrealizować, natomiast mogą być pewne zamiary, pewne czyny, które nie muszą się zrealizować, tak? To znaczy, że po prostu mogą coś planować, na przykład politycy czy też dowódcy, ja nie mówię, że taki Izrael planował, tak, ale po prostu mogą pewne być po prostu Zamierzenia. Natomiast na, na końcu po prostu na przykład plan ten nie został zrealizowany, albo został po prostu zmieniony, albo przesunięty w czasie, tak? Ja nie mówię, że to planował Izrael, tak? Natomiast same takie słowa tego przywódcy, tego praktycznie, znaczy tego po prostu polityka, jeśli chodzi o Izraela, no one są przerażające, tak, no bo tutaj no, nikt z takich słów praktycznie nie opowiadał wcześniej, jeśli chodzi o Izrael, no, to takie praktycznie słowa e, padają, tak? To tak samo jak na przykład Putin, który tutaj grozi NATO czy po prostu Zachodowi, że może użyć bomby atomowej, tak? No jest to argument ostateczny, praktycznie, tak? A to co Putin by wtedy był zwycięzki, tak? E, Putin byłby przegrany, bo wtedy praktycznie cały świat byłby przeciwko Putinowi, nawet jego dotychczasowi sojusznicy. Więc e, oczywiście ja potępiam to, co robi Putin, potępiam wojnę na świecie, e, tak? E, Ukraina powinna być niezależna, niepodległa, no, ale tam Putin mówił, tak, swego czasu, że po prostu yy, tutaj, jeżeli Zachód będzie wspierał Ukrainę, no to na przykład Putin może użyć bomby atomowej. Ne? No ale yy, tutaj rzeczywiście jeśli chodzi o ten Bliski Wschód. Chociaż właśnie, czy ta przepowiednia była, została zrealizowana, czy też nie? Bo jest jeszcze jedna przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, która mówi o tym, że na Bliskim Wschodzie będzie mieć miejsce właśnie jakiś duży wybuch i że po prostu będzie tam użyta jakaś broń biologiczna, czy też chemiczna, gdzie będzie po prostu mnóstwo ofiar, tak? Dokonując wizji przepowiedni Jasnowidz Jackowski dla jak robi taką przepowiednię, jeśli chodzi o przywódcę Izraela Benjamina Netanyahu, to pojawiła mu się kwestia maski, tak? Ale nie maski chirurgicznej, takie jak nosiliśmy w czasie COVID-u i takie, które no jeszcze trzeba nosić tak w niektórych tam oba miejscach, czy już nie? Trzeba nosić. Nie, już placówka medyczna nie trzeba, w aptekach też nie. No, niektórzy noszą chyba w, w przychodni, tak? Albo czasem jak ktoś jest chory, to rzeczywiście nosi maseczki. No, ale tutaj Jasnościakowski mówił o tym, że maska taka z rurą mu się kojarzyła, czyli po prostu maska, maska jakaś chemiczna. No i teraz pytanie, tak, czy na przykład Izrael dopuści się jakiegoś ataku z użyciem broni biologicznej, chemicznej, czy też nie, tak? No, no, straszne, to są straszne po prostu rzeczy, tak. Ten konflikt, który tam będzie mieć miejsce dalej, tak, który już ma miejsce, ale który może po prostu tam eskalować. Mm, tak, zresztą jasny Jackowski mówił tak, że dwie, dwie wojny na świecie, z czego po prostu jeden konflikt stanie się konfliktem globalnym, e, praktycznie wymsknie się spod kontroli. Ja zawsze mówię, no, o ile można mówić, po prostu, że jakikolwiek można konflikt e, tak kontrolować. No. E, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się. Cześć.